I tak jak Państwo widzą, mamy już kolejnego wykładowcę. Tym razem po mojej lewej stronie zasiada dr Jan Jabłonka, który to odpowie nam na pytanie, po co nam są dwie półkule mózgu. Panie doktorze, prosimy o wykład. Jak na razie jeszcze tego tak do końca na pewno nie wiadomo. Natomiast powstała nowa hipoteza stworzona przez Jana McGirchlista, do której chciałbym się tutaj odnieść. Powiemy trochę o uwadze bliskiej i uwadze rozszerzonej, która wydają się być szczególnie uwarunkowane dla określonej wybranej półkuli. Najbardziej by mi zależało na tym, żeby umożliwić Państwu dalszą eksplorację tematu i wychwycenie dychotomii społecznej, która wynika z lateralizacji. Niekoniecznie to, że myślimy inaczej, niekoniecznie jest związane z tym, że myślimy błędnie, dlatego że jest rzeczą absolutnie naturalną, zupełnie zwyczajną, że nasza interpretacja rzeczywistości oscyluje wokół realiów, oscyluje wokół rzeczywistości, nie jest z nią ściśle związana, jest tak jak regulacja temperatury, góra, dół, tak samo jest nasza hipoteza na temat otaczającego nas świata, cały czas na bieżąco generowana. Generowana jest na bazie informacji, które nasze półkule zbierają, nasz mózg zbiera, każda półkula nieco inaczej. I wynika z tego również potrzeba, a wręcz konieczność wielorakości w naszym społeczeństwie, ponieważ każdy skręca w inną stronę, każdy trochę inaczej źle widzi, każdy w trochę inną stronę źle widzi i do właściwej interpretacji realiów potrzebujemy wszystkich obrazów. I na koniec bardzo będę polecał kwestię rozwinięcia tematu uwagi, właśnie koncepcji lateralizacji związanej z lateralizacją mózgu, zaraz powiem o co chodzi, związanej bezpośrednio z lateralizacją uwagi, będącą podstawowym czynnikiem selekcyjnym dla samej lateralizacji. Czym jest lateralizacja? Chodzi o to w tym przypadku, że każda z półkul robi swoje. Teraz już wiemy, że każda robi najprawdopodobniej podobne rzeczy, ale nieco inaczej. Na początku wydawało się, że robią zupełnie różne rzeczy. Jeśli chodzi o lateralizację, czyli o tę dychotomię, różne podejście, różne funkcje każdej z półkul, każdej ze strony mózgu, okazuje się, że jest to cecha bardzo silnie ewolucyjnie konserwowana, to znaczy występuje również u owiec, u ptaków, u płazów, ryb, również u bezkręgowców, nawet u karaczana. I w podobny sposób, wydaje się, że konwergentnie, czyli dwukrotnie ewoluowała w podobny sposób i podobną charakterystykę wytworzyła, która najprawdopodobniej jest właśnie związana z kwestią uwagi. Ogólnie lateralizacja jest drogą na skróty, to znaczy każda półkula, żeby dostaje jakiś pakiet informacji i żeby ją jak najlepiej przetworzyć, musi jak najszybciej, w jak najbliższej okolicy zebrać informacje i je przeanalizować i przesłać dalej wynik. I z tego wynika lateralizacja, bo łatwiej jest to zrealizować w obrębie jednej półkuli niż komunikować się między dwiema półkulami. Tu mogą Państwo się przyjrzeć, która półkula u Państwa jest najprawdopodobniej dominująca, w zależności od tego, w którą stronę kręci się postać. Możemy spodziewać się, że jedna lub druga półkula będzie tą dominującą. Zdradzę już w tej chwili, że to wynika z tego, który obraz widzimy jako pierwszy i ten obraz będzie definiował, w którą stronę kręci się dla nas postać. Niektórzy potrafią obracać. Postaram się przejść przez przynajmniej część tego, co chciałbym na dzisiaj zaplanować. Mamy bardzo krótki czas i to wydaje się, że niemożliwością, żebyśmy doszli do końca. Zapraszam ewentualnie na Uniwersytet Otwarty, ale postaram się, żebyśmy przynajmniej zrozumieli, czym jest intuicja wynikająca właśnie bezpośrednio z kwestii lateralizacji, interpretacji modelu otaczającego nas świata. Zacznijmy od tego, skąd wiemy, że w ogóle półkule są różne, co się stanie, jak je rozdzielimy, jak się między sobą komunikują, w jakim stopniu rejestrujemy w ogóle świat, w jakim stopniu widzimy świat realnym,
do jakiego, jak dalece półkule są, mogą być od siebie niezależne, czym jest intuicja, i później, jeżeli zdążymy, to zastanowimy się nad tym, czy półkule dostają rzeczywiście te same informacje, trochę może powiem o mózgu i pamięci, emocjach, które modulują wchodzące informacje w ten proces analizy głębszej, i na koniec o uwadze i koncepcji McGilchrista. Skąd wiemy, że półkule są różne? Prace z XIX wieku, z 861 roku, Brocka opisał kilku pacjentów, którzy mieli bardzo podobne deficyty w wykonywaniu mowy, mieli afazję, to później zostało nazwane afazją, związaną z trudnością wypowiadania słów. Rozumieli mowę, ale nie byli w stanie jej wyprodukować. Rejon Brocki został oznaczony w korze sąsiadującej z korą motoryczną, nazwany rejonem Brocki od imienia pana Brockiego. Parę lat później Wernicke, zresztą z Tarnowskich Gór, opisał inny rejon kory, który był związany z nieco odmiennymi zaburzeniami mowy. Oba te rejony znajdowały się w lewej półkuli i stąd było wiadomo, że lewa półkula jest tą, która odpowiada za mowę. Wydawało się przez pewien czas, że to jest ta półkula, która jest najważniejsza w ogóle do wszystkiego, do naszego funkcjonowania, bo oczywiście udary lewopółkulowe były bardzo ewidentnie zaburzały funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, bo nie był w stanie rozmawiać, nie można mówić, bo na przykład nie jesteśmy w stanie skonstruować odpowiednio ust, nie byli w stanie mówić, bo nie rozumieli gramatyki, albo nie byli w stanie czytać, mimo że mogli napisać. To samo nas dotyczy, jeżeli uszkodzone będziemy mieli określone rejony kory, wybrane bardzo precyzyjnie. Także te funkcje są porozdzielane w obrębie lewej półkuli. Okazało się jednak stosunkowo niedawno, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że prawa półkula również pełni istotne funkcje w konstruowaniu mowy, ale w nieco innym temacie. Dotyczy to ekspresji emocjonalnej. W momencie, kiedy mamy udar prawopółkulowy, wówczas nasza mowa staje się bardzo komputerowa, kompletnie bez ekspresji, jakbyśmy mówili jak maszyna albo robot. Nawet tego przejścia by tu nie było. I to się nazywa prozodia, czyli ekspresja emocjonalna. Prawa półkula odpowiada właśnie za emocje, za rozpoznawanie obiektów ożywionych, nazw obiektów ożywionych również, bo lewa nomenklaturę, większość nomenklatury trzymamy w lewej półkuli, ale część właśnie obiektów ożywionych znajduje się w prawej półkuli. Ogólnie prawa półkula jest bardziej skierowana ku innym, ku życiu, ku emocjom. I wykazano stosunkowo niedawno, że dwie jakby hipotezy odnośnie emocjonalnego przeżywania rzeczywistości przez obie półkule, emocjonalnego, czyli te emocje, które tworzymy po to, żeby móc stwierdzić, co dla nas jest ważne, na czym musimy skupić uwagę, przed czym uciekać, a za czym gonić. I prawa półkula odpowiada za emocje interpersonalne, tak się wydaje, a lewa półkula bardziej za emocje społeczne, bardziej odległe relacje i rozkminianie, co z kim, kto, jak i dlaczego. Natomiast druga hipoteza, też częściowo bazująca na efektach udarów i lezji, jest oparta o fakt, że uszkodzenia prawej półkuli powodują daleko idące uzasadnione pozytywne nastawienie do świata, czyli zakłada się, że lewa półkula jest tą szczęśliwą, a w momencie, kiedy uszkodzona zostanie lewa, prawa wpada w depresję i nie da się z tym nic zrobić, co gorsza. Także, jak już wiemy, lewa półkula odpowiada za werbalizację i mowę, a prawa za prozodię, ekspresję i emocje w jakimś tam kontekście. Prawa półkula odpowiada również za przestrzeń i analizę przestrzeni. Wiemy, że mamy przekrzyżowane reprezentacje ciała, jak wszystkie wtórouste. Prawa ręka ma reprezentację w lewej półkuli, lewa noga w prawej półkuli, i to jest zasadniczy taki schemat typowy. Natomiast prawa półkula poradzi sobie w momencie, kiedy lewa dozna udaru i będzie w stanie zawiadywać częściowo motoryką prawej strony ciała, czyli tej, która przynależy do lewej półkuli.
Natomiast lewa półkula sobie z tym nie poradzi. I dodatkowo taką typową cechą związaną z udarem w okolicach wzrokowych lewej, prawej półkuli jest hemineglektyzm, który również nam mówi o tym trochę, jak półkule funkcjonują. Hemineglektyzm jest bardzo ciekawym zjawiskiem związanym właśnie z uwagą. Mianowicie zaczynamy ignorować połowę świata, połowę wizualnej przestrzeni. Jak tu widać na ilustracjach, pacjenci mieli narysować obrazki, napisać tarczę zegara, to jest test tarczy zegara, z którego bardzo dużo można wywnioskować. Natomiast między innymi to, że w tej części zegara nie ma niczego. Połowa domu jest narysowana, połowa kwiatka, z połowy talerza jest zjedzony obiad. Jak pacjent idzie do domu, przechodzi, mija swoje drzwi, dopiero się orientuje, oho, przeszedłem, zawraca i może trafić z powrotem. To jest, najczęściej to przemija ten deficyt, natomiast rzeczywiście jest on bardzo ciekawy sposób, pokazuje, jak wygląda nasza percepcja przestrzeni, nasza świadomość i uwaga. Między innymi tutaj widzimy arkusze wypełnionych zadań przez pacjentów z hemineglektyzmem. Po lewej widać zakreślone kreski. Mają pacjent za zadanie przekreślić wszystkie kreski, które widzi, i reszty nie widzi. Puka się tutaj troszkę długopisem i mówi, a tu coś jest? No i tak z dużym wysiłkiem w pewnym momencie powie, a rzeczywiście tu coś jeszcze jest, i narysuje. Ale co ciekawe, jak damy tej wielkości kwadracik i narysowane na nim kreski, również narysuje połowę. Czyli nie jest to kwestia tego, że nie widzi. To jest kwestia tego, że jak jest obiekt, to połowa tego obiektu zawsze jest ignorowana. To samo wyznaczenie środka długiej linii, narysowanie tarczy zegara. Jeśli chodzi o aspekty poznawcze, skąd my to wiemy? Co wiemy na temat lateralizacji i skąd? Mianowicie przy różnych ciężkich zabiegach dotyczących najczęściej padaczki lekoopornej podaje się środek usypiający do jednej półkuli, żeby ustalić, która półkula jest tą zdecydowanie dominującą. U większości osób lewa półkula jest półkulą dominującą dla mowy, ale na wszelki wypadek zawsze warto to sprawdzić i testuje się też rejony, które mają ulegać jakiemuś zabiegowi, żeby nie usunąć tych podstawowych odpowiadających za funkcję mowy. Usypiamy jedną półkulę i wówczas zakłada się, że funkcjonuje ta druga półkula. Oczywiście nigdy nie jest tak, że te półkule jedna bez drugiej funkcjonują naturalnie. Natomiast, no dobra, bardzo rzadko, bo zdarzają się jeszcze jednym takim przypadku, może wspomnę. Ale generalnie, jeżeli funkcjonuje cały mózg i nagle wyłączymy część z przeciwległej półkuli, półkula druga na to będzie reagowała, zmieni się, ponieważ obie półkule są połączone ciałem modzelowatym, ogromnym złączem, które cały czas między nimi przeprowadza komunikację. Oczywiście w trakcie tego rodzaju zabiegów możemy również, nadal odpowiadam na pytanie, skąd my wiemy, co robią, że półkule robią co innego. Możemy wykorzystać stymulację elektryczną wybranych rejonów, szukając oczywiście miejsca, gdzie możemy wykonać operacje czy zabiegi, ale przy okazji zbierając dane dotyczące różnych innych interesujących nas kwestii. Tutaj mamy prace pokazujące wyraźnie zaburzenia mowy wynikające ze stymulacji elektrycznej w określonych rejonach. Mamy zatrzymanie mowy, błędy gramatyczne, zaburzenia czytania. Widać lokalizację u trzech pacjentów. Oczywiście funkcjonalny rezonans magnetyczny, bardzo modna metoda w tej chwili, tylko ona niestety nie jest szczególnie pewnych wyników nie daje, więc dlatego nie jest używana diagnostycznie. Ale tutaj na przykład widzimy, że w prawej półkuli mamy obecność, większą aktywność w odpowiedzi na fikcyjne krawędzie, które tutaj występują, bo oczywiście tu są cztery kółka przykryte przez kwadrat. Tutaj są cztery kółka jakieś takie z ząbkami na boki, ale tu widzimy wyraźnie, że są cztery kółka przykryte przez biały kwadrat, w związku z czym tu na pewno są linie. I na te linie mamy specjalne populacje komórek, które odpowiadają na tego rodzaju fikcyjne, domniemane połączenia między obiektami. No tu funkcjonalny rezonans magnetyczny dotyczący kwestii mowy.
No i oczywiście można prowadzić metaanalizy różnego rodzaju metodologicznie zbieranych danych. W ten sposób zebrano od kilkuset pacjentów dane dotyczące mowy z różną metodologią uzyskiwane wyniki. W ten sposób znaleziono rejony, tworząc analizę skupień klas, stwierdzono, które rejony mogą najczęściej odpowiadać za wybrane aspekty mowy. Także wiemy, że lewa półkula ma odpowiada u większości osób za mowę. Przedstawia linearne myślenie, bo mowa jest linearnie konstruowana. Kategoryzowanie faktów, które sprawia, że pozwala na osiągnięcie dobrej pamięci, precyzję faktograficzną i kalkulię. Natomiast prawa półkula odpowiada za emocje, za analizę przestrzeni, odległe łączenie faktów i z mniejszą precyzją, ale co skutkuje nieco słabszą też pamięcią, ale umożliwia wysoką kreatywność i twórczość oraz wyszukiwanie nowości. Co z rozpoznawaniem twarzy? Oczywiście prozopagnozja, znowu uszkodzenie poudarowe, sprawia, że możemy stwierdzić z dużą pewnością, że prawa półkula jest tą, która odpowiada za rozpoznawanie twarzy. W lewej półkuli uszkodzenia powodują, że mamy agnozję obiektów, natomiast w prawej półkuli uszkodzenia sprawiają, że mamy agnozję twarzy. Tutaj widzimy twarz odwróconą do góry nogami. Twarz w ten sposób przedstawiona będzie miała swoją odrębną reprezentację i będzie w zupełnie inny sposób analizowana w naszym mózgu, w innym rejonie. U pacjentów z prozopagnozją odwrócone twarze dają lepsze rozpoznanie niż u osób zdrowych. Tutaj mamy rejon kory, który odpowiada za rozpoznawanie schematu twarzy, dwoje oczu i kreska, to wystarczy. Tu są rejestracje z komórek, które znajdują się w zakręcie, dolnym zakręcie płata skroniowego. I teraz pytanie, co będzie, jeśli rozdzielimy półkulę? Czyli przetniemy tu ciało modzelowate. Oczywiście do prawej półkuli idzie lewe pole widzenia, do lewej idzie prawe pole widzenia i teraz najciekawsza rzecz. Przez Gazanigę w 1974 roku zostały przeprowadzone badania na pacjentach z kalozotomią, czyli przeciętym ciałem modzelowatym. Pacjent jest zapytany o to, co widzi w swoim prawym polu widzenia, czyli co widzi lewa półkula. Odpowiada: grejpfruty, samochód tam zdaje się był wcześniej. Natomiast w momencie, kiedy widzi w lewej części pola widzenia, prawa półkula widzi obiekt, zapytany co widzi, mówi: nic nie widzę. Poproszony został, żeby lewą ręką cośkolwiek narysował, żeby jak mu tam poleci. Rysuje co? Rysuje garnek. Pen, tam było garnek. Czy tam rondel. I to samo będzie dotyczyło dalej samochód. Narysuje samochód i piła. Zapytany o to, dlaczego narysował, mówi: nie wiem. Także pytanie powstaje, w jakim stopniu półkule mogą rejestrować świat niezależnie. Oczywiście z tych danych dotyczących pacjentów z kalozotomią wynika bardzo dużo szczególnych dla nas istotnych informacji odnośnie tego, w jaki sposób w ogóle rejestrujemy świat i w jaki sposób nie rejestrujemy tego, co rejestrujemy. Ten przykład pokazuje mniej więcej, jak to wygląda. Osobie z kalozotomią pokażemy rysunek w lewej części pola widzenia, który ją rozbawi, rozśmieszy. Zapytana, dlaczego się tak śmieje, mówi: no bo pan dzisiaj tak śmiesznie wygląda jakoś. Mówi, że nic nie widziała. Oczywiście odnośnie tego, w jakim stopniu półkule są niezależne. Półkula, człowiek z jedną półkulą może żyć swobodnie, można dziecku wyciąć jedną półkulę i będzie w stanie funkcjonować. Panie doktorze, to już powolutku w stronę konkluzji, bo musimy stronę przechodzić do kolejnych wykładów. I cóż, prawa półkula rozpoznaje twarze, rozpoznaje emocje, przeskazuje do lewej jedynie konkluzje w kontekście swoich przeprocesowanych przez siebie informacji. Lewopółkulowy interpretator rzeczywistości będzie wypluwał wynik. Ta osoba chce mnie oszukać. I to oznacza, to jest właśnie ta nasza intuicja. Wynik, który dostaliśmy, nie mamy dostępu do przetwarzanej informacji, ale mamy dostęp do wyniku. Tak. Czekaj, można tutaj przejść.
I uwaga, bliska, daleka. Jak mówiłem, polecam książkę. To widać? Jana Magill-Christa, The Master and His Emissary. Bardzo dobrze udokumentowana, bardzo dobrze przedstawia kwestię tego, jak w naszym społeczeństwie zachodnim w tej chwili lewopółkulowość jest przesadnie promowana. I aktualnie nowa książka autora z zeszłego roku, czy nawet z 23, tak, The Matter with Things, w której mówi o tym, o źródłach naszego poznania świata i zakresie, w jakim jesteśmy w stanie to świat rejestrować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie doktorze.